Siema. Dziś pokażę taki najprostszy sposób, jak zrobić tekstury w OpenGL-u. No więc na początek. Znaczy, będziemy korzystać z DFC++a. No, nie będziemy tworzyć nowego pliku od nowa, tylko od razu wybierzemy sobie nowy projekt. W nowym projekcie taki najprostszy. No więc tu mamy już gotowca. Widać trójkącik. Troszkę sobie powiększymy. No więc, na początek trzeba by mieć tą teksturę. To se ściągnę. Taki bok humor zawsze śmieszny. No więc tak. Robimy w pamięci plik i zapisujemy jako mapa bitowa, 24-bitowa. No więc tutaj trochę z gotowca skorzystamy. Do bibliotek dodajemy, no, zmieniamy z GL na GLU, tylko bardziej zaawansowano. Jeszcze Ext, czyli rozszerzona trochę, tak właściwie do jednego, do jednej funkcji. Jest wtedy ich OH, żeby tak, no, żeby konstrukcje pewne robić. Tak więc tutaj podam później w opisie, bo tak nie będę wpisywał cały czas. To taka funkcja, która ładuje plik. No, nie będę bardziej się... No, po prostu ładuję obrazek. I tutaj ta... Szukamy najważniejszej części. Tutaj jest... no, tutaj się wykonuje cała ta rzecz. Tekstura jest pokazywana na ten... Rysuje się ogólnie. To wpisujemy to. No więc może tu opowiem trochę. Tutaj ta wcześniejsza funkcja co ładuje. No takie dalej. Enable, wiadomo co, bind. No nawet nie wiem. No tu jakieś parametry. Na przykład tu jest wrap, czyli no... No czyli powtarzanie się, co... No i tutaj można by zmienić, to raczej nie będzie już trójkąt, tylko kwadraty, quads. I tutaj trochę zmienione, nie ma koloru, tylko są koordynaty tekstury, gdzie ma, ogólnie gdzie ma się pokazać. Znaczy rozciągnięta, czyli od 1 do 1, to znaczy cała jest na tym kwadracie, a to vertex to po prostu, no już było to. I tu jeszcze wpisujemy, żeby usuwać tekstury. I jeszcze trzeba w linkowaniu parametry LGLU32, czyli do tej wcześniejszej biblioteki odwołanie. Ok. I mamy 50 groszy. To już trochę... się opóźnia, ale myślę, że to tylko związane z tym, że... No, duży jest obrazek. Możemy, na przykład tu jest slip, że...
No tak opóźnia to. Dobra, nic. No więc mamy właśnie swój obrazek. Mamy swoją teksturę w OpenGL. Dziękuję, do widzenia.